Siemano widzowie oraz widzki. Zgodnie z zapowiedzią na tym shorcie, dla upamiętnienia Coolio stworzyłem autorski remake utworu Gangsta z Paradise. W opisie znajdziecie listę zarówno wykorzystanych w tym filmie wtyczek, programów, jak i wiele innych informacji. Ale dobra, żeby nie przedłużać, przejdźmy do programu. Cały projekt wykonałem w darmowej wersji programu Waveform, który możecie pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Link macie również w opisie. Ogólnie w planach mam stworzenie całej serii dotyczącej obsługi programu Waveform 11. Także koniecznie zostawcie suba. Bo to konkretnie motywuje do dalszej pracy. Dla lepszej widoczności cały projekt podzieliłem na foldery. Pierwszy folder to melodia i bas, drugi to perkusja, trzeci to chórki. Podzielę na trzy głosy i czwarty folder to wypełnienia takie wokalne, ale to zobaczycie w filmie później. Melodia i bas przygotowane są następująco. Główny lead to ten sam syntezator, tylko rozstawiony po oktawach. Perkusja wygląda następująco. Podstawę stanowi kick z dodanym topem. Dalej snary. Klapy. Shakery. Hi-hety. Oraz Ringo. Dalej mamy chórki podzielone na niskie, średnie i wysokie partie. Na niskie składa się 6 ścieżek. Na średnie 5, a na wysokie aż 9. Natomiast wokal są to 3 ścieżki, które są rozstawione w panoramie, żeby nadać przestrzeni. Basy. Efekt przed. I po. I środek. Efekt przed. I po. Wysokie tony. Efekt przed. I po. Jeszcze raz całość. Wypełnienia. Efekt przed.
i po. I razem.